Cześć, dzień dobry, halo, halo, jestem znowu z moimi kartami. Dzisiaj zupełnie inne karty, karty wyroczni, Kronika Kaszy. Mam nadzieję, że nikogo tym razem nie będę straszyła informacjami na sierpień. Ale co przyjdzie, to zobaczymy. Ważne, że jeżeli ktoś dostanie informację, która gdzieś tam go trochę niepokoi, warto się temu przyjrzeć. Nie chodzi, żeby się strachać i żeby się czegokolwiek bać, bo to nie o to chodzi, tylko przyjrzeć i zauważyć, dlaczego to nas może niepokoić. Na przykład, gdyby ktoś mi powiedział, że uważaj na elektryczność w swoim domu, wiecie, pomyślałabym, kurczę, no jest jedno takie gniazdko, które mnie trochę niepokoi, bo coś tam dziwnie trzeszczy. Ale gdybym nie miała takiego przypadku, gdzie cokolwiek mi trzeszczy albo, nie wiem, niepokoi, a dostałabym informację, uważaj na elektryczność, no to myślę, że zupełnie bym zignorowała taką informację. Dlatego, kochani, wszystkie informacje, które ja przekazuję, to są dla Was takie punkciki, czemu się warto przyjrzeć. Ale nie chodzi mi, żeby kogokolwiek straszyć. Bo jak wiecie, ja jestem daleka od tego i wiem, że w ogóle straszenie kogoś przynosi bardzo złą karmę, ponieważ to będzie trzeba w późniejszym czasie po prostu odrobić, odszczekać, jak to się mówi potocznie. Dlatego, jeżeli wydaje się Wam, że straszę, to dziękuję za wszelkie komentarze, które mówią, to było trochę nie tak. To następnym razem powiem to może w jakiś inny, delikatniejszy sposób, żeby zwrócić po prostu Waszą uwagę, a nikogo nie straszyć, bo nie chodzi mi, żeby produkować u Was kortyzol, tylko żeby produkować w Was hormony po prostu szczęścia i radości, jeżeli to tylko możliwe. Teraz słuchajcie, dlaczego wzięłam sobie wyrocznie Kronika Kaszy? Ponieważ tak mnie coś natchnęło. Koziorożec. Dobrze, poczekajcie, potasuję. Drogi koziorożcu, już zaraz powiem Tobie, co ciekawego jest dla Ciebie, jaka informacja przychodzi dla Ciebie na sierpień. Izolacja. Bądź pewien, że zawsze i w każdej chwili jesteś chroniony i bezpieczny. Zaraz sobie zobaczymy, co mówi więcej na ten temat książka. Izolowanie się nie jest czymś naturalnym dla duszy. Jest oznaką jej cierpienia oraz utraty połączenia i wiary w źródło. Jeżeli wybrałeś tą kartę, jesteś poproszony, poproszona, drogi koziorożcu, o przyjrzenie się Twoim lękom przed prawdziwymi relacjami i otwarcie serca na życie pełne uczuć, wiedząc, że jesteś bezpieczny i chroniony przez cały czas. Zapytaj siebie lub mistrzów i nauczycieli Kronika Kaszy, czy wciąż trzymam się jakiegoś wydarzenia bądź emocji powstrzymującej mnie przed nawiązaniem serdecznych kontaktów z innymi? Czy możecie mi pokazać, jak mogę uzdrowić moje serce ze starych ran i poczucia odrzucenia? Co potrzebuję wiedzieć lub zrobić, aby czuć się bezpiecznie, łącząc się z innymi i budując pełne miłości związki? Co potrzebuję wiedzieć lub zrobić, aby znów poczuć się połączonym ze źródłem? I mantra na sierpień dla koziorożca. Czuję się bezpiecznie, łącząc się głęboko z innymi duszami. Następny znak. Wodnik. Zobaczymy, co wychodzi dla wodnika. Wyszła
Karta łaski. Karta łaski. Otwórz się na miłość i współczucie i pamiętaj, że jesteś bezwarunkowo kochana. Kochany. Numer 20. Karta numer 20. Łaska to dobroczynna i niezachwiana energia wszechświata, która prowadzi cię ku najlepszej wersji siebie. Jeśli wybrałeś tę kartę, jesteś poproszony o otwarcie się na przyjęcie miłości, współczucia i pamiętanie o tym, że jesteś bezwarunkowo kochany. Zapytaj siebie lub mistrzów i nauczycieli kronik Akaszy. Pokażcie mi, proszę, obraz, który mnie utwierdzi w tym, że jestem kochany. Co powinienem wiedzieć lub zrobić, aby zaakceptować łaskę w moim życiu? Jak mogę okazać łaskę i życzliwość innym? I teraz mantra dla wodnika na sierpień. Jestem otoczony łaską wszechświata, który z miłością prowadzi mnie drogą tego życia. Rybki. Dla rybek pojawiła się karta numer 37. Bądź najlepszym partnerem i przyjacielem własnej duszy. Przyjaciel duszy. Teraz zobaczmy sobie, co mówi karta numer 37. Przesłanie to nawołuje nas, byśmy stali się najlepszym przyjacielem i partnerem własnej duszy. Jeśli wybrałeś tę kartę, jesteś poproszony o zbadanie Twojej relacji z własną duszą. Zapytaj siebie lub mistrzów i nauczycieli kronik Akaszy. Czy mam jakieś nierozwiązane wewnętrzne konflikty, powstrzymujące mnie przed tym, bym został swoim najlepszym przyjacielem? Pokażcie mi, proszę, jak mogę autentycznie połączyć się z własną duszą i zostać swym najlepszym przyjacielem. Pokażcie mi, proszę, jak moja istota jest połączona ze wszystkimi istotami. I teraz mantra dla rybek na sierpień. Z łatwością odkrywam swą wielkość. Trochę mnie to rozbawiło, no bo wiecie, że rybki no, są takie kochane istotki, które mają pełno kompleksów niższości. Dlatego, no wiecie, ja też jestem rybą i też mam te kompleksy niższości. Wiem, że nie widać, ale mam. Słuchajcie, i właśnie z tym z łatwością odkrywam swą wielkość. No, to pasuje do ryb, także rybki macie popracować nad swoją wielkością w sierpniu i tak zostańcie już takimi dużymi rybami na zawsze. Następny znak. Baranek. Chciałam do byka przychodzi, ale jeszcze baranek nas czeka. Baranek. Fobie. Ponownie skieruj Twoją duszę ku jej boskiemu przeznaczeniu. Już Wam czytam. Wiele fobii powstało w trakcie dramatycznych doświadczeń przeszłego życia, przez które ścieżka Twojej duszy zboczyła z kursu. Nadszedł czas, aby dusza ponownie zespoliła się ze swoim boskim celem. Jeśli wybrałeś tę kartę, jesteś poproszony o uzdrowienie Twojego ekstremalnego lęku lub fobii związanej z nieprzepracowaną traumą w poprzednim życiu. Zapytaj siebie lub mistrzów i nauczyciele kronik Akaszy. Czego powinienem się dziś dowiedzieć, by pomóc mej duszy dostroić się na nowo do jej boskiego dobrostanu?
Czego dziś potrzebuje moja dusza, aby poczuć się w pełni chronioną i kochaną? Jakiego rodzaju praktyczne ćwiczenia mogę wykonać, aby uwolnić się od tej fobii? I mantra dla baranków na sierpień. Jestem teraz dobrze uziemiony, czuję się chroniony i bezpieczny przez cały czas. Otacza mnie miłość i światło. I mamy, słuchajcie, byczka, byczek. Nie poddawaj się. W sierpniu byki mają się nie poddawać. No to też ciekawe, bo byki rzadko kiedy się poddają. Ale być może mają gorszy czas i jednak przychodzi informacja. Byczku, nie poddawaj się. Poczuj inspirację i pokonaj przeszkody. Bądź pełen wiary w siebie. Teraz karta numer 14. Zrób sobie przerwę, kiedy sprawy się komplikują, lecz nie rezygnuj ze swojego powołania. Jesteś tu ze wspaniałego powodu, a ten świat potrzebuje cię bardziej, niż możesz sobie wyobrazić. Ale fajne. Jeśli wybrałeś tę kartę, jesteś poproszony o to, abyś nie porzucał dotychczasowych osiągnięć, lecz zaczerpnął z nich inspiracji. Pomyśl o kimś, kogo szczerze podziwiasz. Przyjrzyj się wszystkim wspaniałym i motywującym osiągnięciom tej osoby. A teraz wyobraź sobie, co by się stało, gdyby wycofała się ona na trudnym etapie swojej wędrówki. Zapytaj siebie lub mistrzów i nauczycieli kronik Akaszy. Jak mogę pokonać przeszkody, których teraz doświadczam? Co powinienem wiedzieć, żeby dostroić energię do moich celów? Mistrzowie i nauczyciele, wypełnijcie proszę moje serce miłością i pewnością siebie, abym pełen wiary w sukces mógł czerpać przyjemność z mojej podróży. Mantra dla byków na sierpień. Z łatwością łączę się z moim wyższym celem i pozwalam, aby wszechświat prowadził mnie przez przeciwności, które mogą zaistnieć. Bliźnięta na sierpień. Wybaczanie. Wybaczanie, karta wybaczania. Wybaczanie pozwala ci być teraz, czyli w tej chwili, oraz doświadczać pokoju i radości. Jest to, słuchajcie, pierwsza karta z 44 kart. Także jest to pierwsza karta z 44. Zobaczymy sobie teraz, co mówi ta pierwsza karta. Wybaczanie. Wybaczanie pozwala ci być w obecnej chwili oraz doświadczać pokoju i radości. Jeśli wybrałaś tę kartę, odniesiesz korzyści z wybaczenia sobie lub komuś innemu, jego lub jej niedobrych uczynków. Zapytaj siebie, gdyby przebaczenie miało kolor, jaki byłby to kolor? Gdyby przebaczenie dało się słyszeć, jaki byłby to dźwięk? Gdyby przebaczenie miało smak, jak by smakowało? Gdyby uraza miała kolor, jaki byłby to kolor? Gdyby uraza dała się słyszeć, jaki byłby to dźwięk? Gdyby uraza miała smak, jak by smakowała? W jakim polu energetycznym wolałbyś żyć? W polu wybaczenia czy w polu urazy? Poproś mistrzów i nauczycieli kronika Kaszy. Pomóżcie mi proszę ujrzeć tę sprawę z boskiej perspektywy. Jaką powinienem wyciągnąć z tej sytuacji naukę?
Pokażcie mi, proszę, praktyczny sposób, jak uwolnić tę sytuację i zanurzyć się w energii bezwarunkowej miłości. I dla bliźniaczków mantra na sierpień. Pokażcie mi, proszę, sposób, jak uwalniać tę sprawę w pokoju. I następny znak raczek. Co my tutaj mamy z raczkiem? Wiara. Uwolnij pragnienie kontroli i zaufaj kochającej cię wyższej sile. Zbuduj w sobie tyle wiary, abyś już więcej nie był w stanie się o nic martwić. Raczku, przestań się martwić. Wszystko będzie dobrze. Jeśli wybrałaś tę kartę, jesteś poproszony o poluzowanie kontroli nad swoim życiem i o praktykowanie wiary pełną miłości siłę. Zapytaj siebie lub mistrzów i nauczycieli Kronika Kaszy, co mam zrobić, aby uwolnić się od potrzeby kontroli nad konkretnym rezultatem. W jaki sposób moje ego powstrzymuje mnie od prowadzenia radosnego i zrównoważonego życia? Pokażcie mi, proszę, jak naprawdę wygląda zaufanie lub posiadanie wiary. Jak mogę najlepiej okazać wiarę w tej sytuacji? Mantra dla raków na sierpień. Głęboko wierzę, że wszystko dzieje się dla mojego najwyższego dobra i pomyślności. Lew. Lew na sierpień. Twoje ciało jest twoją świątynią. Troskliwie dbaj o swoje ciało i czci je jak drogocenny skarb. Karta numer 34. Kochany lwie. Ciało jest narzędziem duszy i służy nam najlepiej wtedy, gdy traktujemy go jak dar od Boga. Jeśli wybrałeś tę kartę, jesteś poproszony o traktowanie z miłością swojego ciała i uczczenie go jak coś niezwykle cennego. Zapytaj siebie lub mistrzów i nauczyciele Kronika Kaszy. Jakie przesłanie ma dla mnie moje ciało? Czy jest jeszcze jakiś emocjonalny ból, który mógłbym uwolnić z korzyścią dla mojego ciała? Jeśli tak, to jak mogę uwolnić się od tego bólu i go uzdrowić? Co powinienem wiedzieć lub zrobić, aby moje ciało odzyskało zdrową równowagę? Mistrzowie i nauczyciele, pozwólcie mi proszę poczuć, jak to jest czuć się zdrowym. Mantra dla lwa na sierpień. Słucham swojego ciała i z miłością dbam o moją świątynię. Panna. Archanioł Rafael. Poproś o uzdrowienie i wróć do harmonii, zdrowia i dobrego samopoczucia. Archanioł Rafael chce nam pomóc uleczyć smutki, prowadząc nas na powrót do harmonii, dobrego samopoczucia i zdrowia. Jeśli wybrałeś tę kartę, przypomina ci ona, że zawsze możesz poprosić Archanioła Rafaela o uzdrowienie swoje lub innej osoby. Zapytaj siebie lub mistrzów i nauczycieli Kronika Kaszy oraz Archanioła Rafaela, jakie informacje mogą ułatwić moje uzdrowienie. Jak mogę się otworzyć na przyjęcie boskiej energii, która kocha i leczy? To powinienem wiedzieć lub zrobić, aby doświadczyć głębokiego wewnętrznego spokoju.
Czy możecie przekazać mi modlitwę lub afirmację, którą mógłbym powtarzać, aby utrzymywać moją energię na najwyższym poziomie wibracji uzdrawiania? I mantra na sierpień dla Panny. Doznałem uzdrowienia ciała, umysłu i ducha. Odczuwam głęboki wewnętrzny spokój. Uwaga. Na sierpień. Lotka. Wejrzyj do wnętrza i skieruj pełne miłości światło na wszelkie cierpienie, którego się jeszcze trzymasz. Przyczyniając się do plotki, szkodzę sobie w takim samym stopniu, jak komuś, kogo obmawiam. Jeśli wybrałeś tę kartę, jesteś proszony o kontakt ze swoim wnętrzem, aby skierować pełne miłości światło na każdą ciemność i ból, które wciąż jeszcze w sobie nosi. Zapytaj siebie lub mistrzów i nauczycieli, kronika kaszy. Mistrzowie, nauczyciele, pokażcie mi, proszę, obraz tłumaczący, jak bardzo szkodliwe jest dla mnie plotkowanie. Wyjaśnijcie mi, proszę, dlaczego odczuwam potrzebę nieprzychylnego myślenia lub mówienia o innych. Co powinienem wiedzieć, aby uzdrowić tę negatywną energię o niskiej wibracji, która szkodzi mi bardziej niż innym. Waga na sierpień ma następującą mantrę do powtarzania. Dostrzegam sobie dobro z taką samą łatwością, z jaką widzę je w innych. Skorpion. Skorpion na sierpień. Przemoc. Własną pomyślność uczyń Twoim najwyższym priorytetem. No muszę coś powiedzieć, bo to mi tak przychodzi, aż krzyczy mi w tej głowie. Ktoś ze znaku Skorpiona, słuchajcie, nie szanuje swojego ciała i to bardzo konkretnie. My w ogóle, wszyscy ludzie mamy takie tendencje. Zazwyczaj, jeżeli słyszymy słowo przemoc, to myślimy, że to chodzi o przemoc, że ktoś nam robi krzywdę. Ale zauważcie, że najczęściej robimy sobie sami krzywdę. Na przykład źle się odżywiając, nie śpiąc wystarczającej ilości godzin, myśląc o sobie źle, mówiąc o sobie źle. No, są różne formy przemocy. W ogóle na przykład używanie alkoholu, palenie papierosów, jest to przemoc wobec własnego ciała. Ponieważ my tak naprawdę zabijamy siebie. Tylko tak to się stało teraz, wiecie, normalne, że każdy idzie na jakiegoś tam drina, każdy sobie gdzieś tam popala. Tak, bo to jest wszędzie reklamowane i takie to się zrobiło zupełnie normalne, ale to jest najgorsza trucizna i to jest właśnie przemoc wobec siebie samego. Dlatego, kochani, przyjrzyjmy się temu. Kto nas próbuje zabijać poprzez reklamowanie tego całego dziadostwa wokół i wmawiając nam i naszym dzieciom niestety, że to przecież jest takie normalne. Każdy to przecież robi. Uzdrowienie śladów przemocy jest możliwe, jeśli zrozumiesz, na jakich poziomach cię one... Oj, przepraszam. Na jakich poziomach cię one naprawdę dotykają. Jeżeli wybrałeś tę kartę, jest jesteś proszony o bycie dobrym dla siebie oraz o to, abyś dzielnie uwolnił stare traumy będące piętnem doświadczanej przemocy. Zapytaj siebie lub mistrzów i nauczycieli kronika kaszy, co powinienem wiedzieć, aby bezpiecznie uwolnić się od tej traumy i śladów przemocy. Co powinienem zrobić, aby uspokoić swój system nerwowy i cieszyć się zdrowiem umysłu? Jak mogę stworzyć nowy i zdrowy system wierzeń na resztę mojego życia? Mantra dla skorpionów na sierpień.
Moja pomyślność jest dla mnie najwyższym priorytetem. I ostatni znak. Strzelec. Strzelec na sierpień ma kartę wspólnota. Znajdź wspólnotę, która wesprze i nakarmi Twoją wewnętrzną i zewnętrzną istotę. Karta 17 z 44 kart. Patrzymy sobie, numer 17. Istotne dla duszy jest życie w zdrowej społeczności, która zapewnia wzajemny szacunek i daje przestrzeń, aby wzrastać dla najwyższego dobra wszystkich zainteresowanych. Jeśli wybrałeś tę kartę, jesteś poproszony o znalezienie wspólnoty, która wesprze Twój wewnętrzny i zewnętrzny wzrost. Zapytaj siebie wielu mistrzów i nauczycieli. Kronika Kaszy. Mistrzowie, nauczyciele, pokażcie mi proszę obraz, który wyjaśni, dlaczego wspólnota jest dla mnie tak ważna. Co mogę dziś uwolnić bądź uzdrowić, bym z radością stał się częścią wspólnoty? Co mogę znieść do wspólnoty? Mistrzowie, nauczyciele, pokażcie mi proszę, jak mógłbym się stać potrzebny wspólnocie. I teraz mantra dla strzelców. Sierpień. Cieszę się własnym towarzystwem tak samo, jak cieszę się towarzystwem innych. Komunikujemy się nawzajem z miłością. Fajne są te przekazy, wiecie, no Akasza zawsze jest taka bardzo delikatna, nawet jak pojawiają się takie właśnie informacje, które by mogły być na przykład jakieś wywołujące lekkie poddenerwowanie, tak, na przykład zarozumiałość, wiecie, masz tą kartę, sobie myślisz, co to może być za karta, a tutaj jest pod spodem, jesteś ważny dla tego wszechświata, który prosi, abyś pokochał się bezwarunkowo. I zobaczcie, zawsze takie właśnie negatywne rzeczy pokazywane są w zupełnie inny sposób. Więc jeszcze raz zachęcam Was, kochani, do zaglądania do swojej Akaszy i do pracy z Akaszą, bo naprawdę jest to bardzo fajne i przede wszystkim bezpieczne. Bezpieczny sposób kontaktowania się tak naprawdę z własną duchowością, z własnym wyższym ja, bo my mówimy, tak, jest to modlitwa, są to modlitwy, jest to modlitwa do nauczycieli, do mistrzów, a tak naprawdę to my jesteśmy i mistrzem, i tym nauczycielem w jednym, także jest to tylko i wyłącznie praca nasza własna z naszym wyższym ja. Kochani, teraz zupełnie na sam koniec ogłaszam niespodziankę. Wszystkie osoby, które w komentarzu napiszą, ile kart znajduje się w wyroczni Kronik Akaszy, jesteś kochany, ile kart się znajduje, będą brały udział w losowaniu. I wylosuję jedną osobę, której wykonam pytanie za kasz. I będzie to odpowiedź, tak jak zawsze do tej pory, odpowiedź na jedno pytanie, które ta osoba mi zada. I osoba wylosowana się ze mną skontaktuje. Poproszę, żeby się ze mną skontaktowała i prześle mi swoje pytanie, i ja jej na piśmie odpowiem, co mówi Akasza na ten temat. Także kochani, zapraszam do przesłuchania tego nagrania. Gdzieś tam w którymś momencie wspominam, ile jest kart. A jeżeli macie ochotę, to poszukajcie po prostu w internecie i odpowiedzcie na pytanie. Ile kart znajduje się w wyroczni Kronik Akaszy Gabriele Or pod tytułem Jesteś kochany? Będzie losowanie. Losowanie przewiduje gdzieś tak na połowę sierpnia. No tak troszeczkę późno, ale dopiero wtedy będę miała trochę więcej czasu, żeby się tym zająć, dlatego zapraszam, śledźcie
gdzieś tak w połowie sierpnia moje nagrania i będzie losowanie. Zostawiam Was fajnymi przesłaniami, z fajnymi mantrami na sierpień. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!